jest rybka i musimy się zapytać, na co ci wzięła ta ryba? Pierwsza? No, gratuluję. Gratuluję, piękna rybeczka, przynajmniej na żywa na wędce. Kochany mój, złapał rybę. No, złapał rybę. Super, Mariusz. No, ekstra. Już do siateczki ryba idzie, no są zawody. Zawody wędkarskie. Boże, pomóż mi, Boże. I co, jest? Jest ryba, wyprosił. A jak się cieszy. Są to zawody wędkarskie, a inaczej warsztaty terapii zajęciowej. To są nieoficjalne mistrzostwa województwa zachodniopomorskiego warsztatów terapii zajęciowej. Nie odbyłyby się te zawody, to spotkanie, te warsztaty, gdyby nie sponsorzy, bo jednak trzeba tym osobom, tym wędkarzom. Są jeszcze ludzie wielkiego serca, którzy pochylają się nad potrzebami ludzi. Potrzebujących. Którzy potrzebujących pomocy, tak. Potrzebujących rozrywki. Pomagając tobie jako głównemu organizatorowi, również dziękuję poprzez kamerę wszystkim osobom właśnie, którzy mają gorące serce, a w tej chwili może wymienimy przynajmniej tych głównych sponsorów. Jest takim czołowym naszym sponsorem jest firma Good Mix Edmunda Budkiewicza Białobrzegi. Tak, jego zanęty tutaj jego w wodzie. Jego zanęty przede wszystkim w wodzie, jego spławiki tak używane jest. Do połowu ryb. Później firma Jackson Andrzeja Podeszły z Poznania też po raz któryś tak, z kolei tak. Nas sponsoruje. Design Fishing Dragon. Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Regia Andrzej Laszuk z Łobrza. Telewizja wędkarska Taka Ryba, o czym nie mogę nie wspomnieć. Urząd Miasta Kołobrzeg. Centrum Promocji Informacji Turystycznej w Kołobrzegu. Przedsiębiorstwo Budowlane Probud w Kołobrzegu. Tak jest. Klub Wędkarstwa Spinningowego Salmo w Kołobrzegu. Też tacy nasi etatowi sponsorzy. Team Skrzetuski. Spławiki. Piękne spławiki. Piękne spławiki, bardzo potrzebne. Tak, Macieja Skrzetuskiego. Miejski Zakład Zieleni. Koło PZW 1718 z Kołobrzegu. Jednostka Wojskowa 2117. No i tak szukamy, bo jest tych firm tutaj tak, bądź ile. Nagród również dla zwycięzców, ale tak. Chyba nagrody dostaną wszyscy. Irena i Tadeusz Bębenkowie, gdyby nie oni, to przecież nie byłoby wspaniałych grochówki i żurku. Burczałoby nam w brzuchu. Tak, burczałoby tak. Nam w brzuchu. Sklep wędkarski, Arałowes i wielu innych indywidualnych. No i anonimowych i tak. I anonimowych. I jeżeli się zwrócimy, naprawdę ludzie czują taką potrzebę. Dziękujemy ludzie wszystkim. Ludzie pomagają. Wszystkim firmom. Serdecznie dziękujemy i polecamy się na przyszłość. Tak. Dajesz sobie radę na wózku tutaj. Przyjechałeś, ale rybki siatce jakieś masz? Dwie. No to gratuluję. No dziękuję. No i fajna zabawa. Przyroda, kontakt z przyrodą to jest to, czego wszystkim życzymy. I śpiew pszczyniaka. Tak, i ptaszki śpiewają, pszczyniaki. No piękna okolica, piękna sceneria, przyroda. Tylko żeby jeszcze te ryby lepiej brały. No, dzisiaj akurat po załamaniu pogody no jest tak jak jest, ale i tak. Sukces, że jednak coś się nie można narzekać. Gorzej byłoby, gdyby lało się z nieba. A nie, no tak. Nosa byśmy nie wystawili. Mieliśmy i takie zawody. Tak. Gdzie lało się z nieba przez 3 dni. Jak się wam łowi? Powiedzcie. Jak się łowi rybki? Takie małe rybki mam takie. Takie malutkie? No. Ale są? Są. No i widzisz, no to znaczy, że umiesz łowić ryby. No. Rysiu już nie pierwszy raz występuje przed kamerą, tak? Tak. O, zaglądniemy do siateczki. Z ciekawości jeszcze rybki żywe, bardzo fajnie. Uklejeczki. Uh-huh. Uklejeczki piękne, no to super. Delikatne łowienie i przyjemność, uh-huh. Nie? Rysiu, ładny okonek. Złowiłeś go na robaka. No.
I co? I rybka zważona zostanie? Będzie. Może pierwsze miejsce zajmiesz? Tak, będzie. No, a i później ją wypuścisz? Tak. Żeby przyprowadziła taką większą rybę, nie? Dobrze. No, gratuluję. No, ładna rybka. Ładna. Ona chce jeszcze żyć? Jeszcze się rusza? Nie, nie. Jeszcze wsadzisz do wody, nie? Żeby popływała sobie. No. O, ekstra. O. Rusza się jeszcze. No, nie. Najpiękniejszy moment, gdzie wędkarz wypuszcza te rybki. O, gratulacje. Idziemy dalej. Co ty masz? Mając. Ciatku, to ściatka. Uwaga, 0,14. O kurde! Wielka, wielka. O kurde. O, przepyszna wojskowa grochóweczka. No, takiej lepszej. No. W twoim wykonaniu grochówka to jest 1000 smaków. O, 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 o. Smacznego. Dziękuję. Mniejszej, rzadsze? Rzadsze. Rzadsze. Ponieważ w wędkarstwie jest ważne, cenne nęcenie, cenne i celne. Celne nęcenie, dlatego staramy się wpoić młodym, młodym adeptom sztuki wędkarskiej. Jak to robić, nie? Jak to robić i jak celnie rzucać. Dlatego wykonaliśmy worki, które ważą tyle, co kulka zanętowa wielkości pomarańczy. I oni tymi woreczkami starają się rzucić do celu. No i, a jak to będzie wyglądało? I tak, ale powiedzmy, że jest to jedna z konkurencji zawodów, które tutaj tak, jedna są z konkurencji zawodów. I zwycięzcy też będą nagrodzeni. I zwycięzcy są nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi. Czyli z tego wniosek, warto celnie nęcić. Gdzie okrąg obok wiadra 10. 6. 8.